Roześmiana dziewczyna, rozdział drugi, Harley Quinn. Yo, Tonero, witam was w następnym materiale z gry Injustice 2. Can they move any faster? I don't need Grodd taking my head off because your boys are too slow. Fear not, Deadshot. We'll be ready for tomorrow's attack. Tomorrow? Cheeky monkey. Wait. Fancy meeting you here. Keep them moving. Oh, yeah. I'll see what that's about. Fred! I ain't seen you in forever! You here to take down these punks? W ogóle zabawne jest to, że Harley Quinn praktycznie przez kilka lat zdobyła taką popularność, nie? Quite a catch, Ivy. Red? You're with them? Your man, Bruce, was supposed to better care for the Green. All he's done is remodel the concrete jungles of Gotham and Metropolis. Where I sit, there's not much difference between him and Superman. Superman you're a few cones short of a pine if you think your new friends care about the Green. Grodd will keep his promises, or he'll be my next victim. Oh, Red, why are you making me do this? Aha, to było dosyć easy. W sumie spoko by było, jakby na przykład dali tutaj nie wiem. We could team up again. Drive all the boys crazy, you know? Like the old days. The old days were fun. But these days I'm all... By the way, zastanawiam się w ogóle, czy gdzieś było powiedziane, że Harley Quinn, wiecie, potrafi jakoś walczyć. No, okej, okay, strzelanie, dobra, jestem w stanie zrozumieć. Ale tak ogólnie... Dobra, czepiam się. W ogóle fajny bajer ma tutaj nasza Poison Ivy, czyli nasza przeciwniczka, tak, która posługuje się wszelaką zielenią, tak to mogę nazwać, stąd te chociażby plącza. Fajna właśnie ta roślinka, która pluje. Wydaje mi się, że to taki troszeczkę darmowy damage jest, odnoszę wrażenie, kiedy ona sobie właśnie wypuści tą jakby umiejętność specjalną. No troszeczkę jest drewno tą Harley Quinn, nie ukrywam, ale będzie lepiej, ja się nią rozgrzeję. Fajnie to widzę, można sobie nią mieszać, nie? Hi, potem low. Spoko, fajnie to wygląda. Wejdzie. O to ciul ty, ale mi ruda zablokowała, nie? Bardzo nieładnie ze strony. Cyk, miesiamy. Nie jestem pewny, od czego zależny jest ten atak, w sensie, wiecie, zderzenie się tych naszych postaci, czy to zależy od tego, że w tym samym momencie wyprowadzimy atak, czy jak? Nie jestem pewien, nie rozkminiłem tego jeszcze. Tu raczej prawdopodobnie nie możemy wchodzić na to, co właśnie rzuciła Poison Ivy. Podobną umiejętność, jak niemalże taką samą miała Aaron Black. Też wyrzuca takie igiełki. O, proszę, dzikiem sobie możemy rzucić. Spoko. To nie jest dzik. Ale ściana, cyk. Okej. Czy tutaj postacie się brudzą, stąd te kolorki takie miała ta Ivy? Ale to przez chwilę widzę, że był taki tylko... taki stan, że tak to nazwę. Efekt, o, to jest dobre słowo. Please. I used to hop this stuff for kicks. Then you'll appreciate my new formula. Dobry. Koksik nie jest zły. No i ten design to ja rozumiem. You have a high tolerance, but everyone has something to fear. Okej, w ogóle fajne podejście, nie? Że otumanił ją sobie czymś, tak? I Scarecrow teraz... strach na wróble. Ja wiem, że Scarecrow to jest strach na wróble i tak dalej, ale... szkoda, że przetłumaczyli. A z tego, co mi się wydaje, chyba wszystkie postacie będą tak dosłownie przetłumaczone. W sensie, na przykład, nie wiem, jakbyśmy mieli Catwoman, no to kobieta kot będzie, nie? Wiesz, o co chodzi. To jest trochę lipne. Według mnie to jednak oryginalne nazwy powinny nie zostać przetłumaczone. To by było dużo lepsze, według mnie. Ja tak uważam.
dosyć wysoki jest ten Scarecrow, nie? Okej, okay, dobra, paseczek stracony. On tu już widzę ma jakieś umiejętności specjalne. Trzeba na to uważać. Siądzie. Okej, chyba się udało. Okej, to nie są dziki, tylko to są psy jakieś. Dobra, okej. To nie zły dzik. O, i znowu to, i nie zwróciłem właśnie na to uwagi. Jak to wyglądało? Dobra, jeden paseczek, więc pewnie coś tam mu życia odnowi, 15%. Okej, spoko, jestem w stanie to przyjąć na chillku. Z tego co widzę, ten krokodylek się tak świecił, więc prawdopodobnie jest jakaś możliwość, żeby z niego skorzystać. Kolejna schiza. Grubszy towar wszedł. To będzie kolejna postać, której Harley Quinn się obawia. Pomczuś. Larpujesz. To nie mogli cosplay. Dobra, nieważne. Okej, fajna schiza, w ogóle zmiana stroju na tą retro Harley Quinn. Wydaje mi się, że ona dużo lepiej wygląda. W sensie ona bardziej pasuje do Jokera na pewno, nie? Oh, Harley. Always such a disappointment. Why do I bother? Ja rozumiem, że w tym stroju będziemy. Okej, spoko. By the way, w ogóle... Mr. J. Spoko, spoko. W ogóle tak... Patrzę sobie na ten design Jokera. Jest taki troszeczkę, bym powiedział, mix, bo... Jest troszeczkę coś z tego retro Jokera, tak? Bym powiedział. Nie dużo, ale jakiś procencik, nie? Ale jest też taki nowszy, co nie? Wiadomo, no nie wygląda on jak w, chociażby Jared Leto grał w Legionie Samobójców, jeżeli chodzi o Jokera, jeśli dobrze pamiętam. I tam był właśnie taki no, nowoczesny ten Joker, nie? Z jednej strony ludzie go spoko przyjęli, z drugiej strony no były kontrowersje, no, ale generalnie, jeżeli chodzi o rolę Jokera, no to jest ciężka rola, nie ukrywajmy, co nie? Nie każdy potrafi być tak konkretnie pierdzielnięty. Ale w ogóle otoczka jest spoko, nie? Luna Park taki okej, okay, opuszczony Luna Park, można powiedzieć, spoko, spoko, spoko. W ogóle na takim mostku walczymy, nie? Ma to całkiem spoko sens. Harley Quinn oczywiście wiecznie zakochana, ale to raczej wydaje mi się, że każdy powinien wiedzieć, który chociaż troszeczkę jest zainteresowany uniwersum DC, tak? Wiecznie podążająca kobieta w zasadzie, można powiedzieć, Jokera. Czy ja powinienem marnować pasek? Okej, rozumiem, że hub się nie zmienia, w sensie wiecie, że jak Joker i jego pasek zdrowia i pasek tych jakby umiejętności specjalnych jest po prawej stronie, więc on tam zostaje, mimo że nasze postacie są, wiecie, zamienione stronami, to troszeczkę może zmienić,
ale okej. Okay. Pa, taki kombosek, pa i cyk. Zdzika go, tak wiem, to jest pies już. Albo będzie, nie wiem. Cyk, przejście do jakby normalności. Otrzeźwienie, że tak to nazwę. Okej, okay, a nasi tutaj pomocnicy w zasadzie... No tylko Green Arrow pewnie się popisze jakimś jednym strzałem, co nie? Ale go wysadziło tam. Okej. Okay. No dzień dobry. Swampy. I heard you were dead. I guard the green, the plant life of Earth. As long as it lives, I cannot die. On jest wielki w ogóle tak przy nich, nie? Swampy, wait! It ain't us you wanna bash. We're the good guys. Good, bad. I care little for humanity, but I do care. Okej, okay, zwalał. Dobra, dobra. Swamp Pink. Okej. Okay. Próbuję sobie przypomnieć, czy on był w jedynce. Ale nie jestem pewny teraz. Kurczę, naprawdę, tak dawno grałem w tą jedyneczkę, jest aż ciężko mi sobie teraz przypomnieć. Ale dosyć... bym powiedział, że szybki jest jak na takiego kloca, nie? Okej. Okay. Ciekawe jestem, co tymi bluszami, biczami jest w stanie nasz Swamp Thing zrobić. Czy jest to coś w rodzaju skorpiona, przyciąganie i tak dalej. Też widać, że macha, ja wiem, co to jest, jakby taką gałęzią, pałką, korzeniem, czymś takim, nie? Oj, o, też widzę, może się... na skrzydła ma, okej. Okay. Może się najeżyć dosłownie jak baraka. O, nawet widzę, że ma nawet lepszą wersję, z czego wychodzą te drzewka fajne. Spoko. Spoko. Dobra, przestań tak gadać. Cyk, ja mam cały... Nic nie zmarnował. Nie zwróciłem uwagi, czy w ogóle... Nie, no miał dwa paseczki, okej. Okay, dobra, czyli coś ten komputer jednak troszeczkę myśli, także to mi się podoba. Troszeczkę. No i pięknie. Elegancko. Łatwo. Mama always said I had a black thumb. Now you ready to be all ears? It's Scarecrow and his goons you want. They're mixing toxic gas right in your backyard. We came to stop them. I see. W ogóle to jest piękne, nie? Trzeba spuścić komuś w pierdziel, żeby on tobie tak by uwierzył na słowo. Okej, okay, nie? Rocky... Nie, ten jak spierdziela w ogóle! Ej, w ogóle w tym... No, to jest worek jakiś na głowę, czy coś takiego, nie? Strasznie przypomina mi postać z Guilty Geara. Która też ma tą torbę taką na głowie. Trochę lipną animację miał tego wciągnięcia, co nie? Tak zniknął dosłownie z pupci. Dobra, przejście do innych bohaterów prawdopodobnie. Czyli prawdopodobnie szykuje się chyba nowy rozdział. Czyli wydaje mi się, że tak plus minus około 4 waleczek będzie na rozdział. Ale mało cutscenek coś mam wrażenie, że było. Where were you? Just in the clouds, listening. If someone saw you... How many times have we told you? It's too dangerous outside Kondok. I spent decades lost in space, stuck in hypersleep until Adam found my ship. And now I'm cooped up here. How can we make you more comfortable? Okay, ciekawe, że w ogóle... Let me out. Black Adam znalazł... You've taught me what my powers can do. This world needs help. Earth's people are so divided. They're always fighting.
That's the world without Kal-El. Batman has eyes everywhere. He can't know about you before we're ready. I'm not afraid of some guy in a mask! Ugh! I can bend steel with my bare hands. So could your cousin. Well, what good are these powers if I can't even help Kal-El? We will, Kara. Just like you and I freed Diana from Themyscira. The time will come. We'll save Kal-El, and Batman will answer to us. Wonder Woman jeszcze może bym mu wierzył, ale Black Adam mówi, no nie ma ciula, nie ma ciula. Our best chance to stop Grodd is a preemptive strike. Sounds more military than vigilante. You try calling the army? There is no army, not yet. To break up the regime, we had to start from the ground up. So, what? Us three extradite Grodd from under his entire guerrilla army. Grodd's their alpha. Take him down, and the others will submit. But be wary of running into other members of his society. They're more coordinated than we knew. Next stop, Guerrilla City. Okay. Guess I better call the sitter. Mommy and Daddy are coming home late. If this is more than you and Ollie are comfortable with, Dinah, I'll have Blue Beetle and Firestorm take over. No. We can do this. You've been out of the fight a long time. You have a family. Your family too, Bruce. I couldn't be there to finish the fight against Superman. I'm damn sure finishing this one. No w ogóle spoko jest to, że Bruce zwrócił na to uwagę, nie? Że okej, to będzie kolejny rozdział i z tego co widzę to będzie podwójny rozdział. W sensie, że dwie postacie będą. Spoko, spoko. Też w ogóle dokończę poprzednią rzecz. Spoko, że Bruce zwrócił uwagę na to, że no jednak mają rodzinę, mógłby kogoś innego wysłać, bla, 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 bla. Spoko. Pierdoła, bo pierdoła, ale no to pokazuje, no, że nie jest taki dupek z niego, nie? Okej. Szybko to zleciało. Wspominałem o tym, że podejrzewałem, że tak będzie plus, minus pewnie około 20 minut. Dodając do tego jeszcze pewnie tam moje gadanie, no to tak jakoś pewnie podejrzewam, że z 20 minut wyjdzie. Może powyżej 15, coś takiego. Dobra, czyli tak, 4 waleczki będzie prawdopodobnie na rozdział. No ja osobiście za Harley Quinn jakoś bardzo nie przepadam. No. Rozumiem jej fenomen, świrnięta i tak dalej, szalona i designowo wiadomo, chyba to ją wybiła. Wracając do tego, co mówiłem wcześniej, że no mówię, trochę nie kumam jej fenomenu, ale wydaje mi się, że to jest właśnie jej fenomen, po prostu jej całokształt. To, że troszeczkę DC zaczęło bardziej pompować swoje postacie inne, poza Batmanem i chociażby Supermanem, tak? To raczej oni byli tą wizytówką, później może troszeczkę ta Liga Sprawiedliwych, czyli wiadomo, Wonder Woman, Flash, chociażby między innymi teoretycznie Cyborg też. Ale mnie to interesują przede wszystkim te postacie, które no drugoplanowe, tak, co drugą rolę grają. Rozdział następny może być dosyć ciekawy, tak? Podejrzewam, z kim może być walka. Jeżeli ktoś ogląda w miarę dokładnie, to powinien wiedzieć. Dobra, spoko. No co? Klasycznie tu sobie zakończymy. Następny materiał prawdopodobnie powinien się też pojawić następnego dnia. Nie wiem, jak to sobie porozbijam. Może co innego wrzucę, może jakiś zaległy materiał, bo tam jeszcze troszeczkę też mi zostało tych zaległych materiałów, ale lepiej się ich no w sensie wrzucić je i mieć je z bańki i można wtedy robić coś nowego, co nie? Dobra, także panie i panowie, jak ktoś dotrwał do końca, to spoko. No i co? Z mojej strony to było na tyle. To była Harley Quinn, Injustice 2. Też takie pytanko ode mnie, jakbyście na przykład chcieli zobaczyć, bo z tego co kojarzę, ta gierka jak i poprzednia też ma te jakby swoje ladery, arcade'y, scenariusze takie i tam też są jakieś takie zakończenia. To też teoretycznie można pyknąć. Więc jakbyście chcieli coś takiego zobaczyć, to czemu by nie? Fajnie by też było wrócić znowu może do jedynki. Troszeczkę więcej w tych bijatyczek pograć też, bo no, człowiek nie żyje tylko tym tekenikiem, także no dobra, no jeszcze raz, miłego dzionka czy też wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądaliście, trzymajcie się ciepło, zdrówka przede wszystkim wam życzę, no i co, widzimy się w następnych materiałach i nie tylko, bo pewnie też na jakichś transmisjach, o ile takowe będą, także będą spokojnie, także co, no, yo!